Minęło 6 miesięcy, Sergej. Rozumiem, że to bolesne i trudne do zaakceptowania. Ale zrozum, przyjacielu, życie toczy się dalej. Przynajmniej spróbuj pójść na spacer. Niedaleko twojego domu jest park, po prostu wyjdź i usiądź tam. Może to sprawi, że poczujesz się lepiej. Przyjdę po pracy i coś wymyślimy. Poproszę go, żeby dał mi dzisiaj wcześniej wolne, podlizywałem się szefowi przez rok. Ile to będzie, 3 godziny? W takim razie będę za 2 godziny, dobrze? Dobrze, odpowiedział Witalis. Ekran telefonu zgasł, a pokój ponownie pogrążył się w ciemności. Zasłony były zaciągnięte tak, że ani jeden promień światła nie przenikał do pokoju. Wydawało się, że na zewnątrz wciąż jest noc. Powietrze pachniało wilgocią, tanim tytoniem i tym specyficznym zapachem, który zawsze utrzymuje się w pokoju po ciężkim smutku. Nigdzie się nie wybieram, mruknął chłopak. Nie mam nic do roboty? Puste kartony po papierosach, paczki po makaronie instant, zawiniątka po makaronie i zawiniątka po papierze. W rogu pokoju leżał stos mokrych prześcieradeł w czymś lepkim i śmierdzącym. Każdy normalny człowiek wzdrygnąłby się z obrzydzenia na ten widok, ale dla Witalisa była to norma. Przez 6 miesięcy przeciągał swoją nędzną egzystencję. Przez 6 miesięcy opuszcza swoje mieszkanie tylko po to, by kupić więcej papierosów i makaronu. 6 miesięcy, odkąd jego ukochana odeszła. Papierosy się skończyły, do cholery. Ani na stoliku nocnym, ani wewnątrz stolika nocnego, ani w kieszeniach, ani nigdzie indziej nie ma paczki papierosów. Witalis z rozczarowaniem zdał sobie sprawę, że mimo wszystko będzie musiał wyjść na zewnątrz. Kiedy pali się kilka paczek papierosów dziennie przez 6 miesięcy z rzędu, można się do tego przyzwyczaić. Zakładając okulary przeciwsłoneczne, wyszedł z mieszkania, nawet nie przebierając się w domowe ciuchy. Przed wyjściem Witalis zatrzymał się na kilka minut w przedpokoju. Wciąż stało tam zdjęcie, najcenniejsza rzecz, jaką miał w życiu. Spod szyby ramki patrzyły na Witalisa 2 osoby, chłopiec i dziewczynka. Chłopcem był sam Witalis, tylko kilka lat młodszy. Dziewczyna. Witalis tęsknił za nią jak tonący za tlenem. Jego ukochana, jego narzeczona, jego Paulina. Na dworze był koniec czerwca i wszystko mu o tym bezlitośnie przypominało. Słońce wypalało mu oczy, było nieznośnie gorąco, a powietrze było tak gorące, że gdyby wziął jeszcze jeden oddech, na pewno poparzyłby sobie płuca. Ogólnie rzecz biorąc, pogoda nie była zbyt pozytywna, ale z jakiegoś powodu wokół było tak wielu szczęśliwych ludzi. I dlaczego oni wszyscy dobrze się bawią? Ku przerażeniu Witalisa stragań, na którym zawsze kupował papierosy, był tego dnia zamknięty. To musiał być jego przyjaciel. Miał wszędzie znajomości. Teraz Witalis będzie musiał iść do sklepu przez park. Niechętnie ruszył w drogę. Może czas rzucić palenie. Za dużo pieniędzy wydaje na papierosy. I mam już dość ich smaku. Może czas zacząć palić elektroniczne, smakują lepiej i są chyba tańsze. Zastanawiał się Witalis. Jego myśli były nudne, rozwlekłe i bezsensowne. Jak ciągnąca się linia w telewizji, czasem reklamująca jakiś produkt. Sam facet prawie nie zwracał na nie uwagi. Przez ostatnie miesiące przyzwyczaił się do takiego życia. Myślenia o wszystkim, wypełniania głowy bzdurami, by zapomnieć o smutku. Ani człowiek, ani robot. Robić wszystko, by uciec od emocji. Nagle przed nosem chłopca pojawił się mały staruszek. Był niski i wyglądał jak mysz. Pachniał mydłem do prania i wodą kolońską. Twarz staruszka wyrażała skrajne podekscytowanie. Gdy tylko Witalis zapytał, co się stało, starzec chwycił go za ramię i pociągnął za sobą, mówiąc: młody człowieku, chodź ze mną. Pomóż mi, proszę. Zaskoczony Witalis nawet nie pomyślał o stawianiu oporu. Podbiegli do najbliższej ławki, na której leżała dziewczyna.
Jej twarz zakrywała panama. Miała na sobie brązowy płaszcz, w którym było gorąco i duszno. W szczycie lata wybór takiego stroju był czystym masochizmem. Zemdlała, powiedział z niepokojem starzec. Rozmawialiśmy o swoich sprawach i nagle zachorowała. Młody, kochany, pomóż mi, proszę, nikt nie pomaga, wszyscy przechodzą obok. Myślą, że piją, więc leżą. Po co tam stoisz? Zrób coś. W porządku, dziadku, nie rób zamieszania. Mruknął chłopiec. Wszystko będzie dobrze, coś wymyślimy. W tym miejscu przydały się lekcje Witalisa na temat bezpieczeństwa. Zawsze uważał je za bezużyteczne, ale tak to już w życiu bywa, że pozornie niepotrzebny przedmiot w szkole może uczynić z ciebie bohatera lub mordercę w oczach innych. Nawet jeśli znasz tę osobę tylko przez minutę lub dwie. W rzeczywistości ci ludzie mają nawet szczęście. Narzeczona Witalisa często miewała omdlenia, zwłaszcza w upalne dni. Miała więc pewne doświadczenie. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest przeniesienie ofiary do cienia lub chłodnego pomieszczenia. Wydaje się, że nie ma takiego pomieszczenia. Witalis wziął dziewczynę na ręce, jak przystało nano. Potrafił ją tak podnieść. Chłopak zaniósł ją na pobliskie drzewo. Starzec posłusznie podążył za nim. Położywszy ranną dziewczynę na ziemi, Witalis powiedział: teraz musimy zdjąć z niej tę szmatę. Była to oczywiście wierzchnia szata. Ranny powiedział to jakby od niechcenia, czekając na reakcję starca. Nigdy nie wiadomo, jak zareaguje na tak nieskromną propozycję. Rób, co masz robić. Kiwnięciem głowy odpowiedział. Witalis zdjął ubranie ze swojego żywego ciała i po raz pierwszy spojrzał na twarz tego, któremu miał pomóc. W życiu zdarzają się niezwykłe chwile. Czytasz o nich w internecie i nie wiesz, że mogą ci się przytrafić. Ale kiedy się zdarzają, pamiętasz je do końca swojego krótkiego życia. W młodości opowiadasz o tym kolegom, na starość opowiadasz o tym wnukom. Mrużą podejrzliwie oczy, próbując przyłapać cię na kłamstwie, ale ty wiesz, że to prawda i dzielnie odpierasz wszelkie ataki. Dokładnie taką chwilę przeżywał Witalis. To się już nie powtórzy w jego życiu. Nie musisz, nikomu byś tego nie życzył. Paulina? Z jego ust wyrwało się krótkie westchnienie zaskoczenia. Zgadza się, ta sama Paulina, którą Witalis opłakiwał od pół roku, ta, która sprawiła, że nosił piętno bycia prawie wdowcem, leżała teraz w cieniu drzew i zdawała się umierać ponownie. W uszach chłopaka zaczęło mocno dzwonić. Jak to możliwe? Czy wszystko, czego Witalis doświadczył przez te pół roku, jest teraz niczym? Ale tak naprawdę nie mogło być. Co jeśli to był sen? Zaraz się obudzi i będzie tak, jakby nic się nie stało. Wszystko wróci do normy. Ale to byłoby zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Witalis wyraźnie pamiętał lutowy poranek. Świece w kościele i modlitwy księdza. Obraz wciąż stoi mu przed oczami, płatki śniegu spadające na jej twarz, ale nie topniejące. Może trochę wody? Rozbrzmiewający głos starca, niczym policzek, wyrywa Witalisa z otępienia. Tak, głos brzmi jak 14-letniego chłopca. Na szmatę czy coś? Właściwie lepiej coś zimnego. Nieoznakowana butelka wody upadła u stóp Witalisa. Widziałem tam kiosk, pójdę po nią. Powiedział nieznajomy. I rzeczywiście pobiegł. Starzec był szybki. Witalis oblał twarz dziewczyny wodą, po czym zaczął obmywać jej własną panamę. Teraz miał czas pomyśleć i poukładać wszystko na swoim miejscu. Cóż, to naprawdę nie mogła być Paulina. Prawdopodobnie ktoś, kto ją przypominał. Witalis czytał kiedyś, że na każdego człowieka na planecie przypada 7 sobowtórów. Z drugiej strony tak dokładne podobieństwo też nie wydaje się możliwe, przynajmniej w tym wszechświecie. Ona i ta dziewczyna są jak bliźniaczki. A może są?
Witalis przyjrzał się dokładnie rysom twarzy sobowtóra. Wszystko było identyczne z oryginałem. Te same blond włosy, te same długie rzęsy, te same piegi na nosie i czole, te same cienkie usta, a nawet te same brwi. To po prostu niemożliwe. Nagle rozległ się niski jęk niezadowolenia. To rodzaj jęku, który wydaje się tylko wtedy, gdy jest się siłą wybudzonym z dobrego snu. Dziewczyna zaczynała budzić się z omdlenia. Otworzyła oczy bardzo powoli, mrużąc je przed jasnym światłem i spojrzała na Witalisa z wyrazem niezrozumienia. Co się stało? Dziewczyna mruknęła zachrypniętym głosem. Chłopak znów za nie mówił, ale to nie mógł być przypadek, że jej głos brzmiał dokładnie tak samo. Nie, to raczej fakt, że zapomniałem, jak brzmiał jej głos. Chociaż jak, skoro tak często oglądam teledysk Polini? Pomyślał sobie Witalis. A jednak w jego umyśle zamknął się robak wątpliwości, że może chodzić o jakąś przeklętą rzecz. Upadłeś, tutaj, pomogę ci. Ostatnie słowo zabrzmiało, jakby robił coś nielegalnego. Dziadku, gdzie on jest? Nic mu nie jest, wybiegł po coś zimnego. No, żeby cię ochłodzić, mruknął Witalis. Rozumiem. Powiedziała dziewczyna. Usiądźmy, tak będzie lepiej. Dziewczyna coś mamrotała, ale Witalis nie mógł zrozumieć słów. Nie wydawała się tym przejęta. Witalis wziął ją za ramiona i oparł plecami o drzewo, w cieniu którego stali. Wtedy oczy dziewczyny znów zaczęły się zamykać. Witalis spanikował, nie chciał stracić okazji do rozmowy z Pauliną. Pogadajmy trochę. Jak masz na imię? Nazywam się Witalis. Odezwał się, oszukując dziewczynę jej panamą. Lilia odpowiedziała. Dzięki Bogu, że nie Paulina. Gdyby nie Paulina, postradałbym zmysły. Pomyślał Witalis. Piękne imię. Oto woda, którą zostawił ci dziadek. Wypij, poczujesz się lepiej. Tak, dziękuję. Lilia wzięła kilka łyków wody i odechnęła. Często mdlejesz? Zapytał Witalis. Czasami odpowiedziała. Wiem, co robić, muszę tylko trochę dojść do siebie. Zobaczył, jak Lilia zaciska i rozluźnia palce. Od razu wiedział, co się dzieje. Teraz każdy mięsień w jej ciele zaciskał się i rozluźniał. W ten sposób dziewczyna chce pobudzić krążenie krwi i tym samym szybciej dostarczyć tlen do swoich narządów. Wiesz, przypominasz mi mojego bardzo bliskiego znajomego. Odważył się powiedzieć facet. Lilia, obudziłaś się, kochanie. Prawie wpędził mojego dziadka do grobu. Ofertę Witalisa przerwał starzec. A ja przyniosłem ci to. I podniósł torbę, w której znajdowało się 5 kawałków lodów. Dziękuję, dziadku, teraz czuję się lepiej. Następnie dziewczyna zwróciła się do Witalisa. I dziękuję za troskę. Mój dziadek jest kompletnym nowicjuszem w udzielaniu pierwszej pomocy. Zawsze, gdy zachoruje, wpada w panikę. Powiedziała Lilia i uśmiechnęła się promiennie. W tym momencie Witalisowi wydawało się, że wszystko, co go wcześniej spotkało, nie było prawdą. Że spał i miał zły sen. A teraz się obudził, bo znów widział miłość swojego życia w ciele. Chłopak mamrotał coś w odpowiedzi, nie ma za co. Najwyraźniej Lilia uznała to za bardzo zabawne, bo się roześmiała. Roześmiała? Jak dawno Witalis nie słyszał tego magicznego śmiechu. Nie widział tego dołeczka w jej prawym policzku, nie czuł ciepła rozchodzącego się wewnątrz. Masz bardzo piękny śmiech, powiedział zafascynowany. Dziękuję za komplement. Jak się czujesz, gdy nawiązujesz kontakt wzrokowy z kimś, kto ci się podoba? Pewnie czujesz pewien spokój, uczucie szczęścia, a w ustach smak koralowego popcornu. Słowo jest na języku, prawie gotowe do wypowiedzenia. Twoja dusza musi być w tym momencie ogarnięta setką aniołów śpiewających niebiańskie pieśni do twojego uczucia.
Teraz wyobraź sobie to uczucie i pomnóż je przez setne dokładnie to czuł Vitalis. Wydawało mu się, że to drugie oko w oko było właśnie tym powiewem świeżego powietrza, którego potrzebował. Jednak tak cudowna chwila została przerwana. Dobra, Lilia, czas wracać do domu. Mruknął starzec. Młody człowieku, pomożesz mi zabrać ją do domu? Nie mieszkamy daleko stąd. Vitalis zgodził się natychmiast. Mieszkanie Urszuli i Gustawa, bo tak nazywali się dziadkowie Lili, było urządzone typowo starymi rzeczami. To malutkie mieszkanko zaczynało się korytarzem z dwoma wieszakami na ubrania, półką na buty i dużym lustrem. Kuchnia była niewielka, nie miała więcej niż 5 metrów kwadratowych. Wychodziła na balkon, który służył Urszuli do przechowywania ogórków i kiełków. Największym pomieszczeniem był salon. To właśnie w nim siedział teraz Vitalis, popijając domowy, zimny kwas chlebowy i podjadając lody, które kupił Gustaw. Lilia siedziała obok niego, robiąc to samo. Z kuchni dochodziły odgłosy starczej kłótni. Stary głupcze, gdyby nie Vitalis, Bóg jeden wie, co by się stało z Lilią. Wściekły głos Urszuli odbijał się echem po całym mieszkaniu. Urszula, wszystko się udało, dlaczego przeklinasz? Głos Gustawa był ledwo słyszalny. Wiedziałam, wy dwoje nie możecie odpuścić. Podniosła ton głosu, by naśladować męża. A gdyby coś się stało? Vitalis zerknął na Lilię, która chichotała słodko obok niej. Wiesz, powiedziała dziewczynka, to babcia i dziadek wyglądają na takich hałaśliwych i wrednych. W rzeczywistości są dobrymi ludźmi i kochają się. A to babcia, tylko na pokaz, krzyczy. Wierzę ci, powiedział Vitalis, patrząc w podłogę. A później dodał, wiesz, Lilia, chyba muszę już iść. Dziękuję za ciepłe powitanie, muszę już iść. Masz jakąś pilną sprawę? Nie, wcale nie. Po prostu nie czuję się tu zbyt komfortowo. Mruknął chłopak. Jestem tylko człowiekiem z ulicy, nie pasuję tutaj. Ale ty nie jesteś zwykłym człowiekiem, zaprotestowała. Jesteś przynajmniej przyjacielem rodziny. Można powiedzieć, że naszym bohaterem. Vitalis lubił to słowo. Nagle do mężczyzny dotarła przypadkowa świadomość. Siedzi naprzeciwko mężczyzny, który wygląda dokładnie jak jego zmarła narzeczona. W rozciągniętych spodniach dresowych, strzyc zarostem. Krótko mówiąc, wygląd, delikatnie mówiąc, nie był szczególnie przyjemny. Fakt ten zawstydził Vitalisa tak bardzo, że zarumienił się gniewnie i szybko odwrócił wzrok. Bohater, naprawdę bohater. Och, Vitalisie, co my byśmy bez ciebie zrobili? Urszula stanęła w drzwiach wejściowych do sali. Wyglądała jak typowa babcia. Niski wzrost, nadwaga, siwe włosy, szorstkie dłonie od pracy. Nawet jej zapach był babciny. Domowe mydło i szlachetna starość. Podsumowując, była naprawdę, naprawdę ładnie wyglądającą kobietą. Nie ma co, nie zrobiłem nic złego. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo, zawstydził się Vitalis. No, nie każdy. Wciął się Gustaw. Trzech z nich przeszło obok. Nie wiem, co im leży na sercu, ale wiem, że dostaną zapłatę. I ze skrzypieniem właściwym wszystkim starszym mężczyznom, którzy całe życie przepracowali w fabryce, usiadł na krześle. Co ja, u licha, robię? Urszula ochlapała sobie ręce. Nawet nie zaproponowałam ci nic do jedzenia, bo jesteś taka chuda. Kolejny znak rozpoznawczy wszystkich babć, ogromna chęć nakarmienia wszystkiego, co się rusza. Ale Vitalisowi to nie przeszkadzało. Zjedzenie czegoś innego niż makaron instant nie mieściło mu się w głowie. Głupio byłoby więc odrzucić taką propozycję. Ale dla zachowania pozorów, facet oczywiście był trochę niechętny. Nie dość, że wyglądał jak menel, to przynajmniej jego świat wewnętrzny powinien być bogaty. W kuchni przed Vitalisem postawiono talerz zupy. Kolejny talerz tłuczonych ziemniaków i kotlet.
Jako zagryzkę podano ciasto i nalano czarnej herbaty. Dawno nie jadł dobrego domowego posiłku. Nie chodziło o to, że nie umiał gotować, po prostu nie miał na to ochoty. Ten był darmowy i smaczny. Dobrze, że dzisiaj wyszedł. Lilia siedziała obok niego, popijając słoną wodę. To też był jeden ze sposobów na dojście do siebie po omdleniu. Cisza nie była nie. Wręcz przeciwnie, było właściwe. Witalis nie chciał jednak odrzucać okazji, by ponownie usłyszeć swój rodzimy głos. Poza tym miał nadzieję sprawdzić swoją teorię. Mówiłeś, że często mdlejesz, zaczął. Dlaczego tak się dzieje? Czy to z powodu twojego zdrowia? Dziewczyna uśmiechnęła się. Mam anemię, dlatego czasami robi mi się niedobrze. Oczywiście, że ma anemię, nie może być inaczej, pomyślał Witalis. Zupełnie jak Paulina. Teoria się potwierdziła, Lilia jest dokładną kopią Polini we wszystkim. Wygląd, choroby, sposoby radzenia sobie z omdleniami, wszystko od Polini. Pozostaje tylko pytanie, jak to możliwe? Musiała pomyśleć, że jej diagnoza jest szokująca dla Witalisa, więc wyjaśniła. Anemia to... brak żelaza we krwi, wiem. Mamrotał chłopak. Moja narzeczona miała to samo. Lilia wzruszyła ramionami. Po prostu wyglądałeś na tak zdezorientowanego, że pomyślałam, że mogłeś źle zrozumieć. Ale jeśli twoja narzeczona miała to samo, to w porządku. Wtedy w głowie Witalisa pojawił się pomysł, jak przejść do właściwego pytania. Mogę zgadnąć, jaki masz rodzaj anemii? Powiedział. Oczy Lilii rozszerzyły się, a na jej twarzy pojawił się figlarny uśmiech. No dobrze, spróbuj. Powiedziała. Witalis zamknął oczy i poruszył rękami przed sobą, naśladując wróżbitę, które próbuje zobaczyć przyszłość. Widzę coś. Widzę dwie osoby, dwa nazwiska, widzę myślnik. Potem zamilkł na chwilę, po czym przybrał normalny wyraz twarzy i powiedział, masz anemię Minkowskiego Szafara. Oczy Lilii rozszerzyły się, a usta otworzyły. Najwyraźniej nie spodziewała się takiej odpowiedzi i zamarła z zaskoczenia. Witalis wiedział na pewno, że diagnoza była prawidłowa. Jak zgadłeś? Zapytała dziewczyna. Witalis wzruszył obojętnie ramionami. Jestem medium. To proste, odpowiedział. Mogę powiedzieć o tobie wszystko. Na przykład twój znak zodiaku, waga. Twoje ulubione jedzenie, pizza z ananasem. Ale z dokładnie 5 ananasami na każdym kawałku. Nie lubisz budzić się przed 1 i wolisz iść spać o 3. Twarz Lilii przybrała poważny wyraz, uniosła brwi i spuściła wzrok. Przygryzając wargę, odsunęła się od Witalisa. Śledzisz mnie? Pytanie zabrzmiało ogłuszająco głośno. Tak głośno, że zaczęło jej dzwonić w uszach. Witalis ani przez chwilę nie pomyślał, że to, co właśnie powiedział, naprawdę brzmiało, jakby ją śledził. Ale tak nie było. Nie, źle mnie zrozumiałaś, powiedział pospiesznie. Po prostu. Cóż, jak mogę to wyjaśnić? Wtedy się roześmiała. Daj spokój, żartuję. Dlaczego jesteś taki poważny? To naprawdę fajna moc. Uwielbiam mistycyzm, czarownice, wróżby, to bardzo ciekawe. Wiem, powiedział smutno Witalis. O ile lubi komunikować się z Lilią, to ta dziewczyna, to nie Paulina, to zupełnie inna osoba. Poza tym, po dzisiejszym dniu byłoby znacznie trudniej pozwolić Paulinie odejść. Nagle gwałtownie zadzwonił telefon. Na ekranie pojawiła się wiadomość Piotr. To oznaczało tylko jedno, Witalis naprawdę musiał już iść. To było niesamowite, jak czas leciał w dobrym towarzystwie. Była dopiero 5, a jego przyjaciel już przyjechał. Witalis podniósł słuchawkę. Dzięki Bogu! Odezwał się zaniepokojony głos jego przyjaciela. Myślałem, że coś się stało.
Dzwonię do twoich drzwi, nie odpowiadasz. Co ty tam robisz? Nic mi nie jest, po prostu nie ma mnie w domu. Brak odpowiedzi przez kilka sekund. Gdzie jesteś? Zapytał. Cóż, z niektórymi dobrymi ludźmi, nie znasz ich. Przez kilka sekund panowała cisza. Mam już iść. Ostrożnie zapytał. Nie, poczekaj, zaraz tam będę, odparł Vitalis. Już wychodzisz? Zapytała sfrustrowana Lilia. Tak, zapomniałem, że mój przyjaciel na mnie czeka. Ale i tak przyjdziesz, prawda? Pytanie wprawiło Vitalisa w osłupienie. Jak to znowu przyjdziesz? Czy ona naprawdę jest nim zainteresowana? Cóż, jeśli do mnie zadzwonisz, oczywiście, że przyjdę, odparł. Daj mi telefon, wyciągnęła rękę. Vitalis podał jej swój telefon. Wpisała numer, zadzwoniła i zachowała jego numer. Będziemy w kontakcie, mrugnęła Lilia. Ośmielony tą znajomością, Vitalis dotarł do domu w rekordowe 10 minut. Jego przyjaciółka siedziała na ławce, tej zwykle okupowanej przez miejscowe staruszki. Ta rozbieżność, Piotr w biznesowym garniturze i krawacie, a ławka, terytorium plotek, rozśmieszyła Vitalisa. Z szerokim uśmiechem podszedł do wejścia, co jeszcze bardziej zszokowało jego przyjaciela. Wszystko w porządku? Zapytał Piotr, podając mu rękę. Z wyrazu twarzy przyjaciela Vitalis odgadł jego myśli. John zdawał się myśleć, że jego przyjaciel jest pod wpływem jakiejś substancji, alkoholu lub czegoś gorszego. I nic dziwnego, Vitalis nie uśmiechał się od miesięcy, a teraz z braku nawyku bolały go nawet kości policzkowe. Z zewnątrz musiał wyglądać jak szaleniec. Oczywiście, że jest w porządku, odparł Vitalis. Przestań prychać, nie piłem, jesteś pewien? Bo mam znajomego, wiesz, terapeutę od narkotyków. W razie czego on pomoże, idź do własnego psychiatry. Vitalis się obraził. Przestań gadać bzdury. Opowiem ci historię, będziesz zaskoczony. Poszli na górę i Vitalis zaczął swoją opowieść. Słuchał nie przerywając, ale z jego twarzy nie można było wyczytać, czy wierzy, czy nie. Zupełnie jak Paulina? Dokładnie jak Paulina? Piotr zapytał z niedowierzaniem. Jak dwa groszki w stronku. I byłyby podobne tylko z wyglądu. Nawyki, choroby, upodobania, wszystko było jak Paulina. Odpowiedział Vitalis. Spojrzał na kontakt, który był podpisany jako Lilia. A obok widniało czerwone serduszko. Co to mogło oznaczać? Paulina oczywiście mówiła, że marzy o siostrze bliźniaczce. Vitalis mruknął. Ale mieć kogoś takiego w naszym mieście, to niesamowite. Co o tym sądzisz? Nie wiem, co o tym myśleć. Obaj chłopcy byli pogrążeni w myślach. Vitalis zawsze polegał na przyjacielu w sprawach, w których nie wiedział, co myśleć. Piotr był jedną z tych osób, popularnie nazywanych zjednywaczem tłumów. Zawsze miał jakąś sztuczkę w zanadrzu. Przez takie sztuczki on i Vitalis często wpadali w różne śmieszne i mniej śmieszne tarapaty. Ale w jakiś dziwny sposób Piotrowi zawsze udawało się z tego wybrnąć. Ale Vitalis często wpadał w kłopoty. Ale to były czasy ich młodości, a teraz Piotr pracuje jako organizator imprez w dużej firmie. Ale w tej chwili Vitalisa to wszystko nie interesowało. Interesowała go odpowiedź na pytanie Vitalisa. Nie sądzisz, że Paulina jest mniej więcej podobna do swoich rodziców? Zapytał nagle Piotr. Vitalis nie był przygotowany na taką odpowiedź. Przecież to niedorzeczne. Ona nie może być adoptowana. Jesteś pewien? Takie pytania zwykle budzą wątpliwości. Zastanawiał się więc Vitalis. Piotr podskoczył i chwycił z półki zdjęcie, na którym Paulina z rodzicami i Vitalisem odpoczywali nad rzeką. Przyjrzał mu się uważnie. Mówię ci, oni są zupełnie inni. Spójrz na to.
Wyciągnął zdjęcie do Witalisa. Paulina jest jasna, oni są ciemni. Jej matka farbuje włosy, odparł Witalis. Ona jest naturalną blondynką. W porządku. Oczy Polini są niebieskie, a ich brązowe. Zadziałały geny recesywne. Matematyka. Piotr prawie zaczął krzyczeć. Oni zawsze dobrze się opalali, Paulina zawsze była blada, nawet latem. Miała anemię, jak mogła nie być blada? Skąd się wzięła ta anemia? Zapytał Piotr. To, jeśli się nie mylę, choroba genetyczna. Jej matka i ojciec chyba nigdy się nawet nie przeziębili. Musiała mieć odporność jak wół. A tak naprawdę co się stało, pamiętasz? Witalis milczał. Nie miał nic do powiedzenia na ten temat. Oprócz wiecznych omdleń, Paulina była też bardzo chora. Otwórz oczy, ona jest prawdziwym przybranym dzieckiem. Piotr powiedział z przekonaniem. Wciąż trudno mi w to uwierzyć. Wygląda na to, że to gorzka prawda. A ona i ta Lilia to najwyraźniej rozdzielone w dzieciństwie bliźniaczki. Mimo wszystko to dziwne, wzruszył ramionami Witalis. Po co ktoś miałby rozdzielać bliźniaczki? Jej dziadkowie na pewno o tym wiedzą, powiedział Piotr. Więc myślę, że powinieneś pójść i zobaczyć się z nimi jutro. Ale nie mogę tak po prostu wejść i zapytać ich o wnuczkę. Musisz mieć przynajmniej powód. Nagle telefon zadzwonił gwałtownie. Na ekranie pojawiło się imię Lilia. Ach, nadarza się okazja, powiedział wesoło Piotr. Witalis spojrzał na ekran i nie mógł nic zrobić. Był przerażony i zaskoczony jednocześnie. Dopiero co rozmawiali o jej potencjalnej siostrze, a teraz ona dzwoni do niego. Dziś był zdecydowanie dzień przypadku. Dlaczego stoisz jak posąg? Wszystko trzeba robić za ciebie, powiedział Piotr, jednocześnie odbierając telefon. Halo? Nie, nie Witalis. Witalis nie może teraz rozmawiać. Jest trochę zajęty, ale mogę mu przekazać twoją wiadomość. Ma pilną sprawę, tak. Jasne, może w każdej chwili. Dlaczego jest bezrobotny? Jest na wakacjach. W takim razie o drugiej. Tak przy okazji, mam na imię Piotr. Miło było cię poznać, Lilia. Do widzenia. I rozłączył się. I co? Powiedział podekscytowany Witalis. Po pierwsze, już nigdy nie będę udawał twojej sekretarki, zrozumiano? Zapytał przyjaciel. Zrozumiałem. A po drugie, zapomniałeś z nimi portfela. Wróć jutro o drugiej, żeby go odebrać. Powiedział Piotr i enigmatycznie dodał, rozumiesz, to dobra okazja, żeby wypytać dziadków o Paulinę? Rozumiem. W takim razie będziemy musieli wymyślić listę pytań, bo na twój spryt nie możemy liczyć. Siedzieli rozmawiając do późnego wieczora. Piotr tak się wciągnął w planowanie, że potraktował spotkanie Witalisa i Lili jak kolejny projekt biznesowy. Myślał o każdym szczególe i w końcu znudził przyjaciela. W porządku, powiedział zmęczony Witalis. Niech się dzieje, co chce. Przecież nie przyjdę z listą pytań. Wyglądałoby to po prostu śmiesznie. Śmiesznie, gdybyś przyszedł i siedział z buzią pełną wody. Piotr nadąsał się ze złości. Chcę ci pomóc. Ech, dlatego wielkie plany legły w gruzach. Wielkie plany, mówisz o organizowaniu imprez? Zapytał Witalis, po czym uśmiechnął się. Dobra, dobra, tylko żartowałem. Od dawna wiedziałem, że jesteś w tym najlepszy. Mów mi, Kupidyn, mruknął Piotr. Dopiero co pozbyłem się tej ksywki, a już znowu mam kłopoty. Znów narobiłem ci bałaganu w życiu miłosnym. Jak długo to jeszcze potrwa, powiesz mi? Uśmiech natychmiast zniknął z twarzy Witalisa. Wrócił myślami do dnia, w którym poznał Paulinę. Pomyśleć, jak dawno to było.
Wydawało się, że to nie było w tym życiu. Rzeczywiście nie w tym życiu. W tamtym życiu nie wyglądał jak Menel. Codziennie rano golił się, zakładał garnitur i szedł do pracy. Chociaż Witalis wyobrażał sobie swoją przyszłość w nieco inny sposób, gdy był młodszy, był bardziej żywy niż teraz, gdy wyglądał jak trup w ruchu. Ze swoją przyszłą narzeczoną spotkał się w piątek. Był to dzień, w którym Witalis i Piotr zwykle się spotykali i zgodnie z tradycją szli do baru. Dopóki nie jesteśmy małżeństwem, możemy sobie na to pozwolić, mawiał Piotr. A potem przyjdą dzieci, supermarket w weekendy, koty, psy. Nie będzie zbyt wielu rozrywek. Witalis skończył dzień pracy wcześnie, podczas gdy jego przyjaciel, wręcz przeciwnie, zostawał do późna. Żeby nie tracić czasu, pojechał do Piotrka, który w tamtym czasie był obskurną kawiarnią na obrzeżach miasta. To była jakaś uroczystość, rocznica albo odejście na emeryturę zasłużonego księgowego. Klienci oszczędzali na miejscu, w którym miała się odbyć uroczystość, ale nie oszczędzali na wszystkim innym. Zatrudnili nawet projektanta. Według Piotra, nieprzyjemną dziewczynę, z którą po prostu nie dało się dogadać w spokoju. Chodź tu, powiedział z irytacją Piotr do telefonu. Może we dwójkę udałoby się ją przekonać? Witalis nie chciał nikogo przekonywać, nie lubił robić takich rzeczy. Ale Piotr spełnił prośbę. Mężczyzna był po prostu ciekaw, kto doprowadził jego miłującego pokój przyjaciela do takiego stanu. Witalis usłyszał ich kłótnie, gdy tylko przekroczył próg kawiarni. Jednak ich kłótnie trudno było nazwać kłótnią. Bardziej przypominała zawodową kłótnię, w której każdy chciał udowodnić drugiemu, że jest od niego mądrzejszy. Szymon pracował w fabryce od 50 lat. 50! Powtórzył Piotr, podnosząc głos. I ty sugerujesz, żeby wypisywać mu gratulacje srebrnymi literami? To po prostu brak szacunku. Tylko złotymi. Pomyśl, co za liczba. 50 lat, złoty jubileusz, złote wesele. I jeszcze ten kolor napisu. Wybacz, ale tak płaskiego myślenia jak twoje dawno nie widziałem. 50, więc jest złoty. Może i masz rację, ale nie z tym odcieniem czerwieni. Ma srebrny odcień. Srebrny? Nawet moim dziewczynom nie daję takich tanich rzeczy. Tylko złoto. Sugerujesz, że obrażasz szanowanego człowieka? Wiesz co, zajmij się swoimi sprawami. Nieznajomy się rozzłościł. Jak nie masz gustu, to nawet nie próbuj być projektantem. A ty kim jesteś, organizatorem? Organizujesz wszystko i nie wtrącasz się do mojej pracy. Witalis zdał sobie sprawę, że to nie był odpowiedni moment, by pojawić się na scenie. Z drugiej strony, jego przyjaciel wezwał go tutaj, aby poradził sobie z sytuacją. Czas więc było działać. Dobry wieczór, przywitał się z dyskutantami, wchodząc na salę. To był falstart, bo Piotr prychnął: dobry wieczór, może i tak, ale ja jestem zły. Witalis już wyobrażał sobie przeciwniczkę, tęgą kobietę o wzroście około 2 metrów. Inna kobieta nie kłóciłaby się z Piotrem tak namiętnie. Jednak wbrew jego oczekiwaniom, nieznajoma była zupełnie inna. Naprzeciwko Piotra stała blondynka w wieku około 25 lat, niska i blada. Widząc ją, Witalis mimowolnie odwrócił głowę, zastanawiając się, czy w pokoju są jeszcze jakieś inne kobiety, które mogłyby kłócić się z Piotrem. Blondynka zupełnie nie pasowała do tej roli. Witalis zrozumiał, jak bardzo się mylił, gdy dziewczyna otworzyła usta. Kto to jeszcze jest? Zapytała, odwracając się do Piotra. Animator? Na tę sugestię chłopak o mało nie eksplodował. Jaki animator? Krzyknął Piotr. Nie organizuję tu imprezy dla dzieci, to ważne wydarzenie. Dlaczego nie sprowadzisz też klaunów? Jestem jego przyjacielem, powiedział pospiesznie Witalis, zanim zdążyła wykrztusić coś jeszcze. Przepraszam, jeśli przeszkadzam,
po prostu mamy ważne spotkanie. Facet uznał, że nie musi tłumaczyć, gdzie i z czym będzie to spotkanie. Przy barze z kuflem piwa. Przyjaciel? Dziewczyna zmrużyła oczy. No to sprawdźmy, czy masz gust. Bo mówią, powiedz mi, kto jest twoim przyjacielem, a powiem ci, kim jesteś. Który kolor liter wyglądałby lepiej, złoty czy srebrny? Pokazała Witalisowi swój telefon, na ekranie którego rozmazał się niewyraźny burgund. Nieznajomy i Piotr wpatrywali się w nią wyczekująco. Facet nie miał zdrowego rozsądku i po prostu tak powiedział, dla mnie to wygląda bardziej jak Bejne. Właściwie to nie sądzę, żeby solenizant aż tak dokładnie przyglądał się plakatom, sprawdzał kolory i na jego miejscu zadowoliłbym się zwykłym odręcznym napisem na kartonie z waty zwykłym ołówkiem. Wiesz, jak to się robiło w szkole? To miłe słowa, a nie czcionka i ton. Piotr i nieznajomy spojrzeli na siebie oszołomieni, jakby nic takiego nie przyszło im do głowy. Ale pewnie nie przyszło. Nie przyszło. Witalis naprawdę nie był profesjonalistą w tych sprawach. Jedyny raz, kiedy komuś pogratulował, miał miejsce w szkole, w liceum. Artysta, który siedział z nim przy jednym biurku, nagle zachorował, a plakat z okazji 8 marca został powieszony na Witalisie. O ile pamiętał, dziewczyny z jego klasy nie były w najmniejszym stopniu urażone krzywymi literami. O wiele bardziej interesowały je pudełka z choinkami podarowane przez kolegów z klasy. Nieznajomy spojrzał uważnie na Witalisa. Chłopak nie miał szans rozszyfrować jej spojrzenia. Witalis miał wrażenie, że zaraz wybuchnie płaczem. Nagle jednak dziewczyna wybuchnęła śmiechem. Wiesz, i zrobiłeś mi dzień. Przez śmiech, powiedziała. Rysunek ołówkiem. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś. To może być zabawne, jak widzę. Witalis przytaknął. Ale w gruncie rzeczy mam rację. Chodzi o słowa. W gruncie rzeczy tak, masz rację, przytaknęła nieznajoma, po czym nagle wyciągnęła rękę do mężczyzny. Mam na imię Paulina. Odpowiedział na uścisk dłoni dziewczyny. Ja jestem Witalis. Uśmiechnięty Piotr przyglądał się ich znajomości z szeroko otwartymi oczami. Sprawiał wrażenie, jakby chciał ostrzec kolegę. Nie ściskaj jej ręki, bo ci ją odgryzie. Witalis nie poznawał samego siebie. Nagle nabrał odwagi i zaproponował jej, może porozmawiamy o literach i kolorach gdzie indziej. Albo lepiej zapomnijmy o nich do przyszłego tygodnia. Jakby się tak zastanowić, jest piątek wieczór, a mimo to... Nie ma nawet drinka. Piotr wtrącił ponuro. Wiesz, po twoich listach nie mam już ochoty na piwo. Gdybym był w barze, wybrałbym coś mocniejszego, na przykład wódkę. Paulina spojrzała na niego uważnie i skinęła głową. Daj spokój, nie mam nic przeciwko. O co ci chodzi? Nie rozumiem, Piotrka. Idziesz z nami? Zapytał Witalis. Dziewczyna skinęła głową. Piotr wyraźnie nie był zachwycony takim towarzystwem, ale nie oponował. Dmuchając gniewnie, skierował się w stronę swojego samochodu. Z psotnym uśmiechem mruknęła do Witalisa, wiesz, ta irytacja na jego twarzy. Zanim się pojawiłeś, zachowywał się jak nadęty indyk. Może warto było przystać na twoją propozycję i pójść do baru choćby dla jednego. Dla Piotrka? Powiedział Witalis. Z rozczarowaniem dowiedział się, że Paulina pójdzie z nimi tylko ze względu na Piotra. A także ze względu na ciebie pocieszyła go Paulina. Ale tak naprawdę idę tam oczywiście na piwo. Jestem fanką tego trunku. Nie widać? Ta dziewczyna była sprzecznością, po Paulinie nie dało się poznać, czy żartuje, czy mówi poważnie. Pojawiła się przy barze i zamówiła koktajl bezalkoholowy, na początku wyśmiała umiejętności projektowe Piotra, a potem zaczęła rozmawiać o wszystkim. Paulina wciągnęła do rozmowy również Witalisa i wkrótce wywiązała się ożywiona konwersacja.
Paulina popijała piwo i obserwowała ich z sarkastycznym wyrazem twarzy, a gdy wieczór zbliżał się ku końcowi, zauważył: wiedziałem, że zapomnisz o najważniejszym. Ale z ciebie, idiotka. Nie zmieniłeś się ani trochę od czasu studiów. O czym zapomniałeś? Vitalis nie zrozumiał. Poprosić o numer telefonu tej Zołzy. Rozumiem, że ci się podoba. Jak inaczej byś ją znalazł? Chyba, że wystawiłbyś za nią list gończy, jako za najbardziej pyskatą dziewczyną w mieście. Vitalis zdał sobie sprawę, że jego przyjaciel miał rację we wszystkim. Zarówno w tym, że bardzo chciał zobaczyć Paulinę ponownie, jak i w tym, że nie miał pojęcia, jak i gdzie jej szukać. Co ty byś beze mnie zrobił, westchnął Piotr. Masz, tu są jej współrzędne. Wziąłem ją do pracy. Podał wizytówkę Vitalisowi. Ten wpatrywał się w maleńki kartonik w osłupieniu i mruknął: myślisz, że mi nie odpyskuje? Nie odeślę, zapewnił go Piotr. To mnie wybrała, ma na mnie wszystkie psy. Może wszystkich traktuje jak świnie, oprócz ciebie. Zresztą, jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz. Zadzwoń do niej jutro i przywitaj się, umów się z nią. Vitalis mruknął coś niezręcznie. Nigdy nie czuł się jak Don Juan. A na widok Paulini poczuł się zażenowany. Piotr spojrzał na niego kpiąco. Wiesz, gdzie ją zabrać? Na mój pogrzeb. Z przyjemnością przyjdzie, gwarantuję. Dla takiej sprawy mogę zorganizować imprezę z fałszywą trumną i stypą. A jeśli zamówimy fioletowy plakat z żółtym napisem albo coś równie okropnego, to ona przybiegnie. Nie, dzięki, mruknął Vitalis. Nie, dzięki, mruknął Vitalis. Nie tak szybko. Spróbuję po raz pierwszy zaprosić ją do kawiarni. Jak to mówią, za popyt nie trzeba płacić. Dobry chłopak, powiedział Piotr ojcowskim tonem. Zaproś ją i powiedz mi, czy otruła cię swoją trucizną. Bez względu na to, jak bardzo Piotr się później trzaskał, Vitalis nigdy nie widział Paulini w takim stanie, niestrudzonej dyskutantki, gotowej zrobić wszystko w imię swoich przekonań. Może dziewczyna była taka tylko w pracy? Z pewnością chłopak nigdy się tego nie dowiedział. Przy Vitalisie Paulina stawała się zupełnie inna. Tak jakby się uzupełniali. W jej obecności stawał się pewniejszy siebie i zarażał się optymizmem Paulini. Ona, wręcz przeciwnie, zdawała się go uspokajać. Vitalis nie od razu zorientował się w jej problemach zdrowotnych. Z jednej strony było to zrozumiałe dla Paulini, jaki rozsądny facet powiedziałby ci o swoich problemach zdrowotnych na randce. Z drugiej strony facet wolałby wiedzieć o tym zawczasu, żeby problemy nie spadły mu na głowę. Uprzedzony jest uprzedzony, jak to mówią. Paulina po raz pierwszy zasłabła, gdy spacerowali promenadą. To był wyjątkowo upalny dzień i Vitalis wpadł na pomysł, by wyjść na łono natury, nad wodę. Nieśmiała propozycja dziewczyny, by usiąść w kawiarni i zamówić koktajl, została odrzucona z lekkim sercem. Co my jesteśmy, staruszkowie siedzący na ławce? Zapytał. Pogoda dopisuje, trzeba korzystać z chwili. A koktajle możemy kupić na nabrzeżu, było tam kilka budek. Później facet się domyślił. Paulina z góry wiedziała, jak taki spacer może się skończyć, ale nie miała odwagi mu powiedzieć. Zwykle dziarska dziewczyna wycofywała się z rozmowy na temat zdrowia, o którym rzadko rozmawiali. Można nawet powiedzieć, że nigdy. Wszystko przez przekonanie Vitalisa, że takie rozmowy to domena starszych mężczyzn. Jakże później tego żałował. Paulina przyniosła na tę randkę kapelusz z szerokim rondem, za co od razu zyskała przydomek chłopaka, leśny staruszek. Dziewczyna pomachała do niego pięścią. Śmiej się, śmiej, powiedziała. Jak dostaniesz udaru słonecznego, to będziesz wiedział, który z nas ma głowę na karku, a który dynie. Nigdy wcześniej nie miałem udaru słonecznego, powiedział dumnie Vitalis. Sam nie widzisz? Słońce i ja jesteśmy braćmi. Ono mnie kocha, więc mnie nie zaatakuje.
Chociaż jego włosy miały raczej odcień pszenicy niż czerwieni, miał rację co do głównego punktu. Nie narzekał na swoje zdrowie i ani razu w życiu nie zemdlał. Ta randka nad brzegiem morza otworzyła go na wiele niespodzianek i nowych znajomości, bez których Witalis też wolałby się obejść. Paulina na początku jeszcze podtrzymywała rozmowę, ale potem jej głos stawał się coraz cichszy, aż w końcu zupełnie zanikł. Po prostu skinęła głową w odpowiedzi na słowa Witalisa, ale jej myśli były zupełnie gdzie indziej. Nathan zdał sobie sprawę, że rozmawia sam ze sobą i spojrzał zaniepokojony na Paulinę. Co się stało? Zapytał. Zrobiłem coś, co cię uraziło? Paulina spojrzała na niego nieobecnie. Czy ja ci coś zrobiłam? Powtórzyła jak echo. Oczywiście, że nie. Po prostu źle się czuję. Muszę na chwilę usiąść. Twarz dziewczyny rzeczywiście była blada. Jeszcze błędsza niż zwykle. Witalis nigdy wcześniej nie widział jej w takim stanie i bardzo się przestraszył. W panice odwrócił głowę i znalazł ławkę nieopodal. Na szczęście była wolna, ale nie było nad nią żadnego cienia. Drzewa posadzone na nasypie były bardzo młode i mogły uratować go przed upałem co najwyżej za 10 lat. Niestety, mężczyzna nie miał wyboru. W pobliżu nie było nic bardziej odpowiedniego. Podpierając Paulinę pod łokieć, podprowadził ją do ławki. Teraz odpoczniesz i wszystko minie. Witalis uspokoił dziewczynę. Musisz być cierpliwa, to nie potrwa długo. Paulina uśmiechnęła się bladymi, bezkwistymi ustami, jakby powiedział coś zabawnego. W tym momencie Witalis nie rozumiał powodu jej uśmiechu. Dopiero później zrozumiał, co on oznaczał, ten sklep, znajdujący się w zachodzącym słońcu, nie mógł mu pomóc. Przypadek Polini był zbyt poważny. Woda wystarczy. Mamrotała, opadając na ławkę. Zimna. Wyjaśniła, gdy Witalis podał jej swoją butelkę. Zaraz wracam. Obiecał chłopak i pognał do najbliższego kiosku. Para w kolejce przed nim płaciła niewiarygodnie wolno. Witalis był wyczerpany, a kiedy odwrócił się do dziewczyny, w pierwszej chwili pomyślał, że śpi. Paulina wyglądała tak nieruchomo, tak spokojnie. Ale Witalis nie był na tyle głupi, by uwierzyć w takie bzdury. Przerażony potrząsnął Pauliną i zawołał jej imię. Spacerująca po nabrzeżu inteligentna staruszka w kapeluszu zmarszczyła nos z pogardą na widok tego zdjęcia. Piłeś? Zapytała. Ona nie jest zdrowa. Odparł Witalis. O czym ty mówisz? Nawet nie wiesz, co masz na myśli, a myślisz, że jest pijana. Jeśli nie jest zdrowa, to dlaczego wsadziłeś ją w ten upał? Zapytała staruszka. Och, ludzie, muszę was wszystkiego nauczyć. Nie miałem dokąd pójść. Witalis mruknął cicho, jak uczniak. Nigdzie indziej? Staruszka zadwiła z niego i wskazała na krzaki bezetu w pobliżu. Przynajmniej idź tam, na trawę. W cieniu. Nasyp wydawał się być czysty, ale Witalis zawahał się przez chwilę, po czym zdjął koszulę i położył ją na trawie. Przynajmniej będzie to łóżko dla dziewczynki. Staruszka miała rację, lepiej byłoby go aresztować za zakłócanie porządku, ale Paulinie nic się nie stanie. W końcu to jego wina, że zaciągnął dziewczynę na tę przeklętą promenadę, choć głupi widział, że nie chciała tam przyjść. Witalis odstawił Paulinę w cień i zaczął trzepać kapeluszem tak gwałtownie, że aż rozbolały go ręce. Rzęsy dziewczyny zatrzepotały. Otworzyła oczy, przyglądała się scenie przez kilka chwil, po czym uśmiechnęła się i powiedziała słabym głosem: dlaczego się rozbierasz? Chcesz mi zaimponować swoimi mięśniami, Rambo? Witalis, który większość dnia spędzał w biurze, nie miał sylwetki kulturysty, zarumienił się na jej słowa. Co ze mnie za Rambo? Nie trać energii na pogaduszki. Paulina jednak nie zwróciła uwagi na jego słowa. Racja, nie jesteś Rambo. Zgodziła się.
Po co mi superbohater, skoro cię kocham? Słysząc jej słowa, sam Vitalis niemal rozpłynął się jak lody. To był idealny moment na wyznanie miłości. Ale staruszka wszystko zepsuła. Woda dla niej mruknęła, rzucając cień na Vitalisa. Dlaczego jesteś zmarznięty? Otwórz butelkę, chłopak chciał wezwać karetkę, ale Paulina sprzeciwiła się temu pomysłowi. Nie ma co rozpraszać lekarzy, bzdurami zaprotestowała. Ktoś naprawdę potrzebuje teraz pomocy, a oni się mną zajmują. Co to za bzdury? Vitalis poczuł się urażony. Mówisz, jakbyś codziennie mdlała. Nie możesz tak nieodpowiedzialnie podchodzić do swojego zdrowia. Nie codziennie. Pogruznew odparła dziewczyna. Ale o wiele częściej, niż możesz sobie wyobrazić. Z gorąca i podniecenia, z byle drobiazgu, w ogóle. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Zapytał oszołomiony Vitalis. Paulina odwróciła wzrok. Dlatego, żebyś nie pomyślał, że jestem chorym wrakiem albo że nie jestem normalna. Kto chciałby się umówić z taką dziewczyną? Zapewnił ją Vitalis. A ty nie jesteś wrakiem. Więc kto nim jest? Zapytała Paulina. Mężczyzna uniósł ręce i powiedział po prostu: moja ukochana. Później Vitalis żałował, że nie wypowiadał tych słów częściej. Musiał być trochę zakłopotany, bał się, że wyjdzie na głupka. Po co powtarzać w kółko to samo? A teraz, po śmierci Paulini, zdał sobie sprawę, że to jedyny sposób, by nazwać go głupcem. Dlaczego miałby milczeć o tym, co naprawdę czuł? Powinien był mówić to tak często, jak tylko mógł, póki jeszcze miał komu. Teraz los zetknął go z Lilią, można powiedzieć, że dokładną kopią Paulini. Vitalisowi wydawało się, że los, po tym wszystkim, co się wydarzyło, po prostu z niego kpi. Czy został oszukany, czy dano mu drugą szansę? Czasami, gdy stoimy przed zamkniętymi drzwiami, bardzo trudno jest zapukać. Boimy się, że nie otworzą. A jeśli otworzą, to nie wpuszczą nas do środka. To właśnie tam prowadzą drzwi. A jeśli nas wpuszczą, co nas tam czeka? Czy znajdziemy tam szczęście? A może, myślimy, za ciemnymi drzwiami czeka nas uniwersalne nieszczęście. I wielu się wycofuje, nawet nie dotykają klamki, nie naciskają przycisku dzwonka. Nie pukają. I tylko nieliczni odważają się na tak niebezpieczny krok, gotowi na nowe odkrycia i niezbadane horyzonty. Ujawnia im się prosta prawda. Rozumieją, co kryje się za drzwiami. I jest doświadczenie, bezcenne doświadczenie. Doświadczenie dobre, złe, to nie ma znaczenia. Liczy się doświadczenie. Vitalis stał przed drzwiami od 10 minut, wahając się, czy zapukać. Wczoraj tak łatwo wszedł do mieszkania, ale teraz czuł całym ciałem prawdziwy, pierwotny strach, który jest charakterystyczny dla człowieka, tylko w szczególnie niebezpiecznej sytuacji. Za drzwiami kryje się odpowiedź na wiele jego pytań. Ale czy chciał poznać odpowiedzi? Chłopak nie był co do tego mocno przekonany. Och, Vitalisie, co ty tu robisz? Głos Gustawa dobiegł ze schodów. Starzec niósł bochenek chleba, który zdążył już nieco nadgryźć. Zamyśliłem się, powiedział. Podrapał się w tył głowy. Rozumiem. Wejdź, nie krępuj się. Zrobimy herbatę. Urszula upiekła takie ciasto, że połkniesz je w całości palcami, mrugnął dziadek, wyjmując klucze. Drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem, po raz kolejny prezentując mieszkanie wczorajszemu bohaterowi. Pani, mam dla ciebie prezent! Krzyknął Gustaw. Urszula wyszła z kuchni, wycierając ręce z wody o fartuch i uśmiechnęła się na widok swojego gościa. Och, Vitalis! Trochę się spóźniłeś, powiedziała. Już myśleliśmy, że nie przyjdziesz. Zjedz z nami obiad, jeśli ci się nie spieszy. Tak, oczywiście, z przyjemnością odparł Vitalis. Gościnność emerytów była na rękę chłopakowi.
został już zaproszony do środka i nie planowano go wypuścić. Lilia stała w drzwiach do kuchni, oparta ramieniem o ścieżnicę i patrzyła na Witalisa chytrym wzrokiem przebiegłego lisa. W końcu coś innego niż Paulina. Ona ma w sobie więcej bezczelności. Lilia, ty też tu jesteś? Ze zdziwieniem zapytał Witalis. Myślałem, że idziesz do pracy. Pracuję w domu. Jest ilustratorką, wtrącił Gustaw. Serce zabiło mi nieprzyjemnie. Zostanie artystką było największym marzeniem zmarłej panny młodej. Najwyraźniej jej siostrze nieświadomie udało się spełnić marzenie bliźniaczek. Tak, pracuję nad ilustracjami do książki dla dzieci. Ptaki, ryby, króliczki. To wszystko jest strasznie nudne, ale całkiem niezłe. I dobrze płacą, więc nie narzekam. Lilia pomasowała mi plecy. Urszula nalała wszystkim zupy i położyła obok kawałek płacka rybnego. Wszyscy jedli w milczeniu. Musimy jakoś do tego dojść, nie możemy tak po prostu wyskoczyć z bramy. Musimy mieć jakiś powód, pomyślał chłopak. Gdzie pracujesz, Witalis? Jest powód, pytanie Urszuli zaskoczyło Witalisa. Jak na nie odpowiedzieć? Problem w tym, że nie pracuję od pół roku. Jak tylko Paulina odeszła, rzucił pracę. Przez cały ten czas żył z oszczędności na wesele. Babciu, nie możesz być taka dosadna, powiedziała Lilia. Brzmiała na zakłopotaną. W porządku, mruknął Witalis. Chodzi o to, że ja nigdzie nie pracuję. Pracujesz na własny rachunek tak jak ja? Zapytała dziewczyna. Raczej bezrobotny. Na twarzach całej rodziny pojawiło się skrajne zdumienie. Ale nagle twarz Lilii rozjaśniła się. Chyba rozumiem, powiedziała. Szukasz nowej pracy? Można tak powiedzieć. Witalis nagle odniósł wrażenie, że gdyby dalej rozwodził się nad swoją bezczynnością, rozbrykani emeryci mieliby go dość. Czym się zajmowałeś? Zapytała dziewczyna. Zwykły biurowy plankton, odparł niechętnie Witalis. Pracowałem w firmie ubezpieczeniowej. Wow, to musiała być ciężka praca. Nie bardzo. Znów zapadła cisza. Najwyraźniej rodzina nagle nie chciała znać szczegółów z życia swojego gościa. I słusznie. Lepiej, żeby dowiedział się wszystkich szczegółów. Ciekawostka. Podobno na ziemi żyje jeszcze 7 takich osób jak ty. Oznajmił Witalis. Jeśli jest jeszcze 7 takich jak moja Urszula, to nie zazdroszczę im mężów. Powiedział Gustaw. Ach, ten stary. Gdyby nie Witalis, takie policzki byś dawał, że do końca życia rany byś lizał. Krzyknęła Urszula. Lilia roześmiała się. Ale dobre są, co? Tak, kochanie, nieziemskie, mruknął Witalis. A jak pytasz? Pytanie nie jest łatwe. Może ich odstraszyć albo rozwścieczyć. A może jeszcze gorzej. A jeśli on i Piotr się pomylili? A jeśli oni się pomylili? Chcesz o coś zapytać, ale nie wiesz, jak powiedziała Lilia. Witalis spojrzał na nią ze zdziwieniem. Jak się domyśliłeś? Mówiłam ci, że uwielbiam mistycyzm, mrugnęła. Mam dar odczytywania ludzi, odkąd byłam dzieckiem. Nie krępuj się, pytaj o co chcesz. Odpowiemy na każde pytanie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Krew waliła mi w uszach. I dlaczego Witalis tak się boi? Urszula, Gustaw, mam do was pytanie. Oczywiście, Witalisie, pytaj. Raz, dwa, trzy. Lilia nie jest twoją jedyną wnuczką, prawda? Widziałeś kiedyś odpadające twarze? W jednej sekundzie uśmiechają się, ich oczy płoną, ich skóra świeci, a w następnej wszystko nagle znika. Skóra jest rozhisteryzowana, blask zniknął, oczy są puste, szkliste. W takich chwilach słońce opuszcza ludzką duszę, pozostawiając tylko nagi nerw,
który boli ze zdwojoną siłą. Urszula i Gustaw siedzieli ze spuszczonymi głowami. Witalis czuł się, jakby dźgał starą, gnijącą ranę, która nie może się zagoić. Ale co mógł zrobić? Potrzebował odpowiedzi. Poza tym Lilia najwyraźniej sama nie zna całej prawdy. Babciu? Zapytała zdumiona. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, Witalisie. Urszula chłodno przerwała wnuczce. Zadałam pytanie. Chciałaś, żebym zadała pytanie i je zadałam. Witalis zaprotestował. Teraz musisz. Lepiej wyjdź. Głos Gustawa zabrzmiał jak lodowaty komin w środku zimy. Nie powiedziała Lilia. Odpowiedz na pytanie gościa, dziadku. Niegrzecznie jest zostawiać gościa bez opieki. W oczach dziewczyny pojawiła się determinacja pomdrugeszana z zakłopotaniem. A jednak lepiej już idź, Witalisie. Twoja sakiewka jest na stoliku nocnym. Nie przychodź więcej, proszę, powiedziała Urszula. Nie ignoruj mnie, krzyknęła dziewczyna. Cisza, krzyknął Gustaw. Widać było, że Lilia nigdy nie musiała słyszeć czegoś takiego od swojego dziadka. To było całkiem zrozumiałe, rozpieścili dziewczynę. Teraz zbierają tego owoce. Ale Witalis cieszył się z tej reakcji. To znaczy, że on i Piotr mieli rację. Paulina i Lilia rzeczywiście są siostrami. Pozostaje tylko dowiedzieć się, jak to się stało, że zostały rozdzielone. Wiesz, myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak ona wygląda. Z tymi słowami wyjął z kieszeni Jansów zdjęcie, które wcześniej miał w przedpokoju. Lilia wyrwała zdjęcie z rąk chłopaka. Długo i intensywnie przyglądała się twarzy Polini. Tego dnia zawalił się jej domek z kart. Jej zamek z piasku, który uparcie budowali jej dziadkowie. Miała na imię Paulina, dodał Witalis. Była? Powtórzyła dziewczyna. Oczy Lilii wypełniły się łzami. Mówi się, że oczy są zwierciadłem ludzkiej duszy. Jej lustra roztrzaskały się na milion kawałków po tym, co opowiedział Witalis. Umarła 6 miesięcy temu. Padał śnieg, wracała późno z pracy, więc dwa samochody zderzyły się czołowo. Nikt nie przeżył, mruknął chłopak. Z oczu Lili dużymi kroplami popłynęły łzy. Urszula również płakała cicho nad prawie pustym talerzem zupy. Kiedy dokładnie? 19 lutego. W głowie Lili jakby coś się wyjaśniło. Zawsze czułam, że nie jestem sama na tym świecie. Powiedziała dziewczyna. Pamiętam, że czasami czułam się smutna lub szczęśliwa bez powodu. Czasami chorowałam bez powodu. Miałam dziwne sny. Obrazy jakby nie pochodziły z mojego życia. Czasami miałem dziwne wizje podczas omdleń. Ale mimo wszystko czułem się spełniony i w jakiś sposób szczęśliwy. Ale 19 lutego pamiętam, że obudziłam się i płakałam. Po prostu płakałam. Nic mi się nie śniło, nic złego się tego dnia nie wydarzyło. To było tylko przeczucie, że wydarzy się coś złego. Obudziłam się i płakałam jak dziecko. I nagle poczułam w sobie pustkę. Od tamtej pory nic mi się nie śniło. A omdlenia stawały się coraz częstsze. Dziewczyna westchnęła i otarła łzy z twarzy. Potem znów spojrzała na zdjęcie. Jesteś taka szczęśliwa, szepnęła Lilia i pogłaskała Paulinę po twarzy. To zdjęcie jest zrobione w dniu naszych zaręczyn, powiedział Witalis. Była taka szczęśliwa tego dnia. Nagle Gustaw wstał z fotela i kładąc ręce na ramionach żony powiedział: chodźcie młodzi, coś wam pokażę. A wszystko tym samym matowym głosem, jakby uszło z niego życie. A co z babcią? Zapytała Lilia, wskazując na płaczącą staruszkę. Zostaw ją, sama przestanie, mamrotał starzec. Jeśli spróbujemy ją uspokoić, tylko pogorszymy sytuację. Wiesz, jak to jest. W
przedpokoju starzec wyjął z najwyższej półki zakurzone pudełko ze zdjęciami. Z dna pudełka wyjął zdjęcie chłopca i dziewczynki trzymających niemowlęta. Ich oczy były zmrużone od ostrego słońca, ale na twarzach błyszczały uśmiechy. To Kamil i Izabela trzymające lilię i starzec zawahał się. Widać było po wyrazie jego twarzy, jak bardzo boli go mówienie. I Rozalia. Rozalia, wyszeptała Lilia. Witalis zrozumiał, że Kamil i Izabela byli biologicznymi rodzicami Lili i Polini, czyli Rozali. Siadaj, teraz ci wszystko opowiem. Witalis i Lilia bez dalszych ceregieli usiedli na kanapie. Gustaw usiadł w fotelu. To wydarzyło się dawno temu. Lilia i Rozalia miały zaledwie kilka miesięcy. Kamil wracał z pracy i zobaczył, że dziewczynce skradziono torbę. Ale był szlachetny, poszedł jej bronić, ale złodziej miał nóż. Kamil zginął. A matka, gdy się o tym dowiedziała, bardzo cierpiała. Jej mleko przestało płynąć, więc musiała karmić dzieci kozim mlekiem. A sama Izabela uschła i wyglądała jak robak z trzciny. Pewnego dnia wróciliśmy do domu i zobaczyliśmy Izabelę leżącą i nie ruszającą się. Dzieci krzyczały, krzyczały. Zabiła się Izabela. Powiedziałaś mi, że spłonęły w pożarze razem ze zdjęciami z wypisu ze szpitala. Powiedziała Lilia. A z Pauliną? Po chwili milczenia Witalis sprostował, co się w końcu stało z Rozalią. Siedziałyśmy z Urszulą i pomyślałyśmy, że nie damy rady opiekować się dwójką dzieci. A nie chcieliśmy oddawać obu wnuczek. Więc oddaliśmy Rozalię. Była spokojniejsza od Lili, byłoby jej łatwiej. Potem ruszyło nas sumienie, wróciliśmy po nią, ale nie zdążyliśmy. Ktoś ją przygarnął, naszą sierotę. Po tych słowach Gustaw rozpłakał się. Płakał głośno, gorzko, tęsknie, jakby znosił to całe życie. Wilczy skowyt, można by rzec. Lilia podskoczyła i przytuliła dziadka. Potem codziennie chodziliśmy do kościoła modlić się za Kamila, Izabelę i Rozalię, powiedziała Urszula. Na początku Witalis czuł, że siedzi w tym mieszkaniu i jest niezaangażowanym świadkiem czyjegoś smutku. Ale potem poczuł, że po jego policzkach również płyną łzy. Te same łzy, których nie wypuszczał od tak dawna, że zaczęły kłuć duszę chłopaka. Teraz jednak Witalis nagle poczuł się lepiej. Skądś czuło się, że nie będzie już sam. Jesteś pewien, że chcesz iść? Możemy zawrócić już teraz. Witalis zapytał z niepokojem. Nie trzeba, czekałam na to pół miesiąca, nie zamierzam dłużej tego odkładać. Lilia odpowiedziała. Rozumiem. No to jesteśmy. Samochód zatrzymał się przed grobem, porządnie zarośniętym trawą. Za krzyżem rosło młode drzewko akacji. Paulina, teraz cię skosimy, posprzątamy, będziesz prawdziwą panną młodą. Mruknął Witalis, zakładając rękawice ogrodnicze. Lilia podeszła cicho do płotu otaczającego grób, wahając się, czy podejść bliżej. Co ty wyprawiasz? Zapytał Witalis. Po prostu dziwnie się czuję. Jakbym powinna być, a nie jestem. Nie znałam jej za życia. Cicho powiedziała dziewczyna. Powiedziałam ci wystarczająco dużo, by wiedzieć, jaką była osobą. Odważną, mądrą, życzliwą. Ucieszyłaby się, widząc cię tutaj. Nagle z krzaków wybiegł pies. Duży pies o złotej sierści i jasnoszarych oczach. Podszedł do Witalisa, obwąchał jego dłoń, polizał ją, zatracił się o jego nogi i poszedł do Lili. Dziewczyna stała jak wryta i w milczeniu wpatrywała się w oczy zwierzęcia. Pies nie zrobił nic i również wpatrywał się w oczy. Potem zamachał ogonem, wtulił pysk w moją dłoń i radośnie uciekł. Lilia i Witalis stali przez chwilę w milczeniu, po czym wybuchnęli śmiechem. Jak to się miało nazywać? O co w tym wszystkim chodziło? Powiedział chłopiec. Lilia potarła dłoń, w którą przed chwilą chuchał kundel.
Wiesz, to chyba była Paulina. Ona wyraża zgodę na wszystko, co robimy, odparła dziewczyna. Lilia. Tak, dziękuję, powiedział Witalis. Ale to moja siostra, muszę jej pomóc, przynajmniej w ten sposób. Chłopak potrząsnął głową. Nie to miałem na myśli. Co masz na myśli? Gdybyśmy się nie spotkali, pewnie bym się zabił. Dziękuję, że mnie uratowałeś. Lilia przytuliła go, smutno spoglądając na pomnik. Zanim cię poznałam, wydawało mi się, że w ogóle nie żyję. Po prostu istniałam. Po chwili spędzonej przy grobie, wrócili do samochodu. Na grobie, oczyszczonym z trawy, leżał bukiet piołunu. W języku kwiatów roślina ta oznacza szczery żal i ból po stracie. Obok bylicy leżała fotografia przedstawiająca Witalisa i Paulinę. W języku Lili oznacza to chęć pójścia dalej.